Arkusz kalkulacyjny, adresowanie komórek, względne oraz bezwzględne. Przejdźmy na zadania. W kolumnie J podano, ile pieniędzy w złoty posiadają dzieci. Michał ma 11 zł, Marek 17 i tak dalej. To są pieniążki w złotówkach tych dzieci. Zadanie pierwsze. W kolumnie K, czyli tej sąsiedniej, zadanie pierwsze widzimy, oblicz, ile byłoby to w dolarach. Przy czym kurs złoty na dolara przyjmij 3,1. To znaczy, że za każdego dolara trzeba zapłacić 3 złote i 10 groszy. To znaczy, że o tyle mniej mamy dolarów. A zatem równa się kwotę, którą posiadamy w złotówkach, podzielić na 3,1. Polski arkusz kalkulacyjny zamiast kropki ma przecinek. I wychodzi to tyle. Muszę to obliczyć dla wszystkich dzieci. A zatem ten wzór skopiuję sobie w dół. Mogę to zrobić na wiele sposobów. Ctrl-C i na przykład przez schowek Ctrl-V. Oczywiście zaznaczyłbym dla wszystkich, ale zostawiłem tutaj puste, dlatego że ten sam wzór przeciągnę sobie z użyciem tej czarnej kropki po prawej stronie myszką w dół. Proszę bardzo. Zauważmy, że w czasie kopiowania nie uzyskiwałem dokładnej kopii. Ten wzór to J3 podzielić na 3,1, a ten wzór, F2 wciskam, ten wzór to J4 podzielić na 3,1. Ten wzór to J5 na 3,1. Zauważmy, że jeżeli mam wzór, który kopiuję, ten wzór zależy od komórki sąsiedniej. Jeżeli zależy od komórki sąsiedniej i skopiuję go w dowolne miejsce, to tam, gdzie zostanie skopiowany, też będzie zależał od komórki sąsiedniej. Jeżeli zależy od komórki tej, to będzie od tej zależał. Jeśli go tu skopiuję, ten będzie od tej zależał. I to jest nam bardzo na rękę, bo teraz proszę zauważyć, że nie muszę modyfikować. Ten wzór pomniejsza tę kwotę. Wszystko się jak najbardziej zgadza. Zadanie trzecie. Zadanie drugie. W kolumnie L oblicz, ile byłoby to w euro. Kurs masz podany w komórce G1. Komórka G1 jest tutaj, czyli 4. No to liczymy. Równa się ta kwota, tym razem podzielić przez... I co, 4 napisać? No mogę przez 4. Ale jeżeli mam jakąś liczbę wpisaną w arkuszu kalkulacyjnym, to zwykle podaję nazwę komórki, w której ona jest wpisana, a nie tę wartość. Dlaczego jest to korzystne? Za chwilę się okaże i za chwilę zobaczymy, jakie to jest wygodne. Dobrze. Kopiujemy to. Albo przez przeciągnięcie, albo przez podwójne kliknięcie, klik, klik, powoduje także automatyczne przeciągnięcie w dół, przy czym on do końca tabeli to przyciąga. Widzisz, że tutaj jest jeszcze komórka, tu też. My tutaj nie chcemy, o tutaj. Tu nie chcemy, żeby nam kopiował. Ale tutaj mamy dzielenie przez zero. Dlaczego? Popatrzmy na ten wzór. Jeżeli ten wzór zależy od tej komórki i od tej, i my go skopiujemy w dół, to ten będzie zależał od tej. No i jeżeli tu się przesunęło w dół, to tu też się przesunie w dół. Czyli nie od tej, a od tej. A ten wzór będzie zależał od tej i od tej. Sprawdźmy zresztą. F2 wciśnijmy. Widzimy, że ten wzór zależy od tej, czyli właściwie, ale nie od tej czwórki. Nie dzielimy przez czwórkę, tylko też nam się przesunęło o tyle samo pozycji w dół. I tak jak J9 chcemy, żeby nam się przesuwało w dół, bo my chcemy kolejne liczby z tej kolumny dzielić, tak nie chcemy dzielić przez kolejne liczby z tej kolumny, bo tutaj mamy tylko jedną wartość. Chcemy, żeby tu pozostało niezmiennie G1. A zatem musimy coś z tym zmienić. Usuńmy to wszystko. Zedytujmy ten wzór i posłuszmy się teraz adresacją bezwzględną. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli tutaj dodam dolara przed jedynką, to w trakcie kopiowania jedynka musi pozostać niezmienna.
Gdybym postawił dolara przed literką G, to literka G także musiałaby zostać przy kopiowaniu niezmienna. Czy jednak my musimy stawiać przed G dolara? No nie, dlatego że jeżeli kopiujemy w dół ten wzór, to i tak tu pozostajemy ciągle w kolumnie G. Gdybyśmy wzór kopiowali w bok, to zaczęłyby się nam także zmieniać literki. Jak widzimy, jak w bok się przesuwamy, to zmieniają nam się literki. Zaczęłyby nam się zmieniać literki we wzorach. I gdybyśmy chcieli ją zablokować, to musielibyśmy przed nią postawić też dolara. Czy przed cyfrą, a to zależy, czy byśmy tego sobie życzyli. Niemniej, jeżeli ciągniemy wzór w dół, kopiujemy wzór w dół, wystarczy blokować cyferkę. Zauważmy, że teraz wszystkie obliczenia są poprawne. 4 razy mniej niż 2 złote to oczywiście pół. I zobaczmy F2, od których komórek to zależy, od tej niebieska podzielić przez czerwoną przez tą. I jak widzimy, J12 mi się zmienia, tu też mi się zmienia J10, tutaj, przepraszam, tutaj mi się zmienia na J8, ale wszędzie jest niezmiennie G1, bo choć ciągnę w dół, to jedynkę zablokowałem. Dobrze, zrobiliśmy zadanie drugie. Zadanie trzecie. Zmień wyliczenia w kolumnie K, o w tej kolumnie, gdyż kurs dolara wynosi teraz 3,2. No dobrze, musimy to zmieniać. No mamy, tu mamy 3,1. F2. I zmieniamy. 3,2. Muszę to zedytować. No i od początku muszę wzór przeciągnąć w dół. Jeszcze na dodatek sprawdźmy, czy się przeciągnie. Ostatnia komórka to jest 0,64. Zmieniła się 0,62. Czyli przeliczył mi. Musiałem zmienić wzór i skopiować go. Trochę to mi zajęło. Zauważmy, że jeżeli mamy teraz to samo zadanie dla euro, zmień także dla kolumny L, ponieważ kurs euro wynosi teraz 4,1. To ja tu nic nie będę edytował. Co tutaj mamy za dzielenie? J3 podzielić na G dolar 1, czyli na tę wartość. A zatem zmieńmy tę wartość na 4,1. Zauważmy, że wystarczy zmienić ten parametr, ponieważ wszystkie te wzory zależą właśnie od tego parametru, wszystkie automatycznie się przeliczyły. I teraz widzimy, po pierwsze, jak wygodne jest nazywanie komórek, nie przepisywanie tutaj 11 przez 3,2, ponieważ ten wzór nie można by skopiować w dół, czyli nazwanie komórki i podzielenie przez pewną wartość, skopiowanie wzoru. I dodatkowo, jak wygodne jest użycie adresacji, tu była względna, bezwzględnej, wymieszanej ze względną, bo część z tego wzoru będzie się zmieniała w trakcie kopiowania i będzie zawsze zależały obliczenia od sąsiadki po lewej i zwykle w taki sposób obliczamy, a część nie. Gdybyśmy teraz szybciutko chcieli zmienić kurs dolara na 5, a euro na 6, to proszę bardzo, tutaj kurs dolara muszę znowu zmieniać ręcznie i kopiować. Wzór edytować, kopiować go. To jest zawsze niebezpieczne i rodzi błędy. Natomiast tutaj wystarczy, że proszę bardzo, a tym razem potaniało 3,9. I wszystko się w tym momencie przeliczyło. W komórce G22 wpisz wzór obliczający iloczyn G21 i F22. G22 to jest, proszę Państwa, tutaj. Ja chcę iloczyn tego razy to. Ale w taki sposób, żeby po skopiowaniu tego wzoru na całą tabelkę powstała tabliczka mnożenia. Jeżeli wpiszę tak, równa się to razy to, to oczywiście wynik mam poprawny, ale jeżeli skopiuję ten wzór w dół, to proszę zauważyć, że mam to, ale razy to, a ja powinienem mieć to razy to. Jeśli go skopiuję jeszcze niżej, to mam 6. Tu jest już absolutnie nieprawda. No bo dlaczego? Mam to razy to. No wiemy, jeżeli ten wzór zależał od tej i od tej komórki, to jeżeli go skopiuję tu, to będzie zależał od tej i od tej. Jeżeli go skopiuję tu, to będzie zależał od tej i od tej. A my tak nie chcemy. My chcemy, żeby to pozostało tu i tu.
Mało tego, jak będę ten wzór kopiował w bok, Ctrl-C i tutaj Ctrl-V, to ten wzór ma zależeć od tej i od tej. No ale wiadomo, to było adresowanie względne, a zatem on się zawsze przesuwa z skopiowanym wzorem. Tam, gdzie go nie skopiuje, zawsze będzie zależał od sąsiadki o jeden wyżej i o jeden w lewo. Należy użyć adresacji bezwzględnej. Ale jak? Zauważmy, że ta niebieska wartość odpowiada tej komórce i ona w trakcie kopiowania w dół nie może nam zjeżdżać w dół. Czyli muszę zablokować co? Cyfrę. Cyfra odpowiada za przesuwanie w górę, w dół. No to zablokujmy. Dolar. OK. Zedytujmy. Natomiast ta czerwona wartość nie może się przesuwać, jak kopiuje ten wzór w bok, bo cały czas ma pokazywać kolumnę tę. Tę kolumnę ma pokazywać. A zatem muszę zablokować literki, czyli muszę dolara postawić przed literkami. Teraz ten wzór, o ten, $21 razy $F22, mogę już skopiować i albo przeciągnąć go najpierw tutaj w dół, a potem całkiem w bok, albo za pomocą schowka Ctrl-C, a teraz zaznaczam sobie całą tę wartość, skopiuję go w to samo miejsce, w którym on był, czyli tu się nie zmieni. I wklejam, ostrzeżenie dostaję. Dlaczego? No bo wklejam w miejsca, gdzie już są pewne wartości, one znikną. Tak, robię to świadomie. Jak widzimy, uzyskaliśmy poprawną tabliczkę mnożenia, co kończy rozwiązywanie zadań w grupie drugiej.